pierwsze pół roku pracy komendanci Policji, Straży Miejskiej i Pożarnej mogą określić jako pracowite. Było bezpieczniej niż w roku ubiegłym, ale tylko Policja i tylko w lipcu i sierpniu podjęła ponad 8 tysięcy interwencji. Od początku roku do końca miesiąca sierpień odnotowaliśmy 1088 przestępstw. To jest w ogólnej kategorii, czyli wszystkie przestępstwa kryminalne, gospodarcze, narkotykowe i też przestępstwa, które są ujęte w innych ustawach, czyli 1088 przestępstw. Jest to o 9 przestępstw mniej niż w roku ubiegłym, ale tutaj in plus, no jedno to jest to, że jest mniej, czyli dynamika jest ujemna, to bardzo dobrze, a druga sprawa, wykrywalność w przestępczości ogólnej wyniosła 82%. Na koniec miesiąca sierpień jest to wzrost do roku ubiegłego o 20%, to też nas cieszy, idziemy w dobrym kierunku. A na przykład w przypadku przestępstw narkotykowych Policja wszczęła 61 spraw, 19 więcej niż w 2020 i zabezpieczyła 12 kg niedozwolonych substancji. To jest duża ilość, 12 kg, w ubiegłym roku było niespełna 7 kg, 6 z hakiem. Teraz mamy trzech policjantów, którzy prawdę mówiąc tylko tym i wyłącznie tym się zajmują. No jeżeli już jest coś poważnego, to ich angażujemy do innych spraw, ale też efekty tej pracy ich są widoczne, no bo sama ilość, że wzrasta, no i ilość zabezpieczonych narkotyków, co nas cieszy, bo już nie łapiemy tej drobnicy po 2 gramy, 3 gramy, tylko były realizacje, gdzie zatrzymaliśmy po kilka kilogramów, czyli już idziemy w kierunku bardziej dystrybutorów, a nie tylko dealerów. Kradzieże z włamaniem, bójki, tego typu przestępstw od początku roku było 760. To o 59 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wykrywalność w tej kategorii sięgnęła 73%. Nie, tu jeszcze mam taką informację. W samym sezonie wakacyjnym, czyli lipiec-sierpień, odnotowaliśmy ponad 1000 interwencji dotyczących zakłócenia ładu i porządku przez osoby nietrzeźwe. Czyli tam, gdzie była osoba nietrzeźwa, zakłócenie ładu porządku, to głównie były interwencje zgłaszane przez osoby trzecie. Od początku roku Policja zatrzymała też 100 nietrzeźwych kierowców, to 27 więcej niż rok wcześniej. Z kolei Straż Pożarna podjęła 1053 interwencje, w samym Kołobrzegu 566. Te 566 zdarzeń, pożarów 96, miejscowych zagrożeń 355, alarmów fałszywych 115. Tak jak powiedziałem, to jest 50% w mieście dzieje się, ratowniczo dzieje się połowa tego, co dzieje się w całym powiecie kołobrzeskim. Strażacy coraz częściej korzystają z pomocy ochotniczych jednostek z innych gmin. To jest sytuacja, jeżeli chodzi o dysponowanie, normalna, natomiast skala tego jest coraz większa, bo wiadomo, to się wiąże z kosztami innych, czyli krótko mówiąc, no tutaj nie jestem w stanie jako Państwowa Straż Pożarna udźwignąć całego ciężaru zabezpieczenia mieszkańców miasta Kołobrzeg. Trzeba też dodać, że w całym 2020 roku Straż Pożarna odnotowała 1700 zdarzeń. O sezonowych statystykach Straży Miejskiej na naszej antenie już mówiliśmy, ale statystyki półroczne są nieco inne. Strażnicy miejscy podjęli 5788 interwencji, w ramach których 1583 razy pouczali sprawców wykroczeń. Nałożyli 4168 mandatów karnych za wykroczenia, rozkierowali 37 wniosków o ukaranie do sądu. Działalność strażników miejskich jest też uzależniona od pory roku, bo ci na przykład zimą skupiają się na działaniach zabezpieczających osoby bezdomne czy na kwestiach palenia byle czym w piecach. Latem lwią część interwencji stanowią wykroczenia drogowe. Ciężar problemów komunikacją właśnie drogową przeniesie w dużej części na osiedla mieszkaniowe. Jesteśmy miastem turystycznym, z tego tak naprawdę żyjemy, więc mieszkańcy również wykorzystywali ten moment, wynajmowali swoje apartamenty, mieszkania, no to tym samym powodowało duże problemy i spory na osiedlach mieszkaniowych, które niejednokrotnie musieliśmy rozwiązywać i byliśmy do nich wzywani. Strażnicy rozwiązywali też problem żebractwa. 30-paroletnia kobieta, która ucharakteryzowała się na kobietę, która mogła wyglądać po 80 lat, no i wzbudzając tym samym litość naszych gości, dosyć szybko pozyskiwała dosyć duże kwoty pieniędzy. My oczywiście wykorzystując monitoring miejski, którym
również jest w naszym zarządzie. Bardzo szybko wyłapaliśmy tego typu niechciane zjawiska. Komendanci Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej przedstawiali te informacje podczas posiedzenia Komisji Prawa Rady Miasta. Te nadamy na naszej antenie dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.